Proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Korwin-Mikkego. Panie marszałku, czy może pan wydłużyć czas debaty? Pracuję. Jest możliwość. Pracuję. Panie marszałku, ale to jest wniosek formalny, pan ma obowiązek. Proszę bardzo, pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Panie marszałku, ale wniosek formalny. Dobrze. Momencik. Nie w trakcie debaty, a ci co zadali Panie marszałku, Wysoka Izbo, ten ustawa to oczywiście brudny plaster na bolejącą ranę, natomiast jak słyszę te protesty i widzę konstytucję, to przypomina mi się, że w roku 2009, kiedy Polska była jeszcze niepodległa, traktat lizboński nie wszedł w życie, pani sędzina Magdalena Jung-Nikiel na seminarium na Uniwersytecie Warszawskim, doradczyni ówczesnego ministra, powiedziała: sędziowie będą wyrykowali według reguł unijnych, nawet gdy było to sprzeczne z polską konstytucją. I teraz ci ludzie chodzą i wrzeszczą: konstytucja, konstytucja. My oczywiście nie popieramy tej ustawy, ale też nie popieramy takich metod. Po prostu mówcie o praworządności, a nie o demokracji, bo PiS, to PiS ma większość, PiS jest demokratyczne. I PiS chce, żeby sądy wyrokowały tak, jak chce lud. Nie. Sądy są po to, żeby lud nie rządził. Ma rządzić sprawiedliwość, a nie lud. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu.